Fajnie się przy tym odprężam, relaksuję i lubię to robić. Postanowiłem właśnie nauczyć się gotowania. I nigdzie nie był taki ten kotlet schabowy, jakim powinien być. No robią jakieś kurcze cienkie placki rozklepane i to wiesz, przychodzisz do knajpy, zamawiasz schabowego i słyszysz za chwilę na kuchni tuko, tak? Szefem kuchni był ostatni szef kuchni z Batorego, z polskiego transatlantyka, więc no to nie byle kto był. Gościu naprawdę potrafił robić, no przecież pamiętasz te słynne steki z łosia. Jakie masz plany biznesowe na najbliższy rok, bardziej sportowo-biznesowe? W jakich branżach, działach, jakie dziedziny chciałbyś wejść w nowym roku? Czy coś w twoim życiu zmienia? W starym roku dostrzegłem, że mamy potencjał jako starzy, emerytowani gangsterzy. No jakieś tam no, jest dziedzictwo, które się ciągnie za nami. Szkoda tego by było zmarnować. Więc wpadłem na pomysł, mój pierwszy pomysł na przykład, z którym już ruszyłem. Zaprosiłem do tego chłopców z TVN-u, którzy robili kiedyś uwagę, interwencję, nie interwencję, tylko uwagę albo superwizję. Zaprosiłem ich do realizacji takiego programu Gotuj z masą. Więc niedługo zagoszczę na YouTubie. Będę uczył gotować. Z racji tej, że nieźle mi w kuchni wychodzi. Fajnie się przy tym odprężam, relaksuję i lubię to robić. Postanowiłem właśnie nauczyć się gotowania. Zauważyłem, że te trendy, bo mogę gotować nowocześnie, ale zauważyłem w tej chwili, nawet obserwując Ewę Wachowicz, że to wszystko wraca do starych tych trendów, babcinych. Fajnie się wstrzelimy, bo pierwsze odcinki, na przykład żurek, kotleta schabowego, no kurczę, nikt nie wie, jak to dokładnie zrobić. Stąd wnioskuję, że nikt nie wie, ponieważ no, ostatnimi czasy ja lubię w ogóle tą potrawę, kotlet schabowy z ziemniaczkami, z midzeniem, obojętnie z czym tam, ale generalnie chodzi o kotleta schabowego. Jadłem wielokrotnie i nigdzie nie był taki ten kotlet schabowy, jakim powinien być. No robią jakieś kurcze cienkie placki rozklepane i to wiesz, przychodzisz do knajpy, zamawiasz schabowego i słyszysz za chwilę na kuchni tuko, tak? No gdzie taki schabowy? No przecież taki schabowy to musi być najpierw mięso przygotowane, roztłuczone i to też nie na szybko. Później to mięso musi być marynowane i dopiero później się wyjmuje i panieruje i robi schabowego. No w innym przypadku jest to profanacja. No i wychodzi tak jak wychodzi, że jeżdżąc sobie po knajpach i zamawiając schabowego, no nigdzie mi nie smakował. Najważniejsza sprawa odnośnie kotleta schabowego, no musi być smażony na smalcu. To już jest jak gdyby trzeciorzędna. Pewnie na smalcu jest smaczny, na masełku jest klarownym, jest jeszcze lepszy, ale można zrobić dobry na oliwie, dobrej oliwie oczywiście. No tu nie będę w tej chwili gadał o tym, bo będą programy, z których się dowiesz, dlaczego się na kujawskim oleju nie smaży, na przykład bo chlapie, bo strzela, no dlaczego na takim, a nie innym. Jeżeli chodzi o klasyczny schabowy na oleju, taki, żeby nie sprawiał dużej trudności w zrobieniu, przede wszystkim to mięso trzeba fajnie rozklepać. Ono musi być też grube, przynajmniej już po obróbce
tym tłuczkiem musi mieć centymetr i musi się albo napić mleka, czyli go zamoczyć trzeba w rozszczepanym mleku, albo w rozszczepanym jajku, przepraszam, albo w mleku. Już posolonym, czy no ja do mleka, do tej zalewy dodaję wegety, wtedy jest dużo smaczniejszy. No i wyjmujesz takiego kotleta, panierujesz, no i to wtedy jest kotlet, i wtedy niepotrzebny jest widelec do tego kotleta, bo on ci się rozpada dosłownie, no, coś pysznego. Bardzo ciekawy temat z uwagi na fakt, że no, można powiedzieć, że przez ciebie poznałem tą kuchnię na wysokim poziomie. Zarówno twoje grille, jak i zamiłowanie do spożywania potraw z wysokiej półki. Pamiętam z lat 90. No, wydawałeś krocie z tego, co pamiętam na stołowanie, między innymi nas. W różnego rodzaju knajpach. Powiedz, skąd u ciebie zamiłowanie do gotowania? Ja nie byłem w domu rozpieszczany, więc musiałem sobie sam robić jedzenie. Pewnie no, tam do pewnego momentu babcia mi robiła, szykowała, podpatrywałem, jak ona to robi. Lubiłem w ogóle ten temat kulinarny. A później, no cóż, później metodą prób i błędów zacząłem tworzyć kuchnię masy, tak to nazwę, swoją, autorską. No i zacząłem temat zgłębiać, no a sam wiesz z obserwacji, że niejednokrotnie jak nam coś smakowało, lecieliście po szefa kuchni, przyprowadzaliście mi go na przesłuchanie do stolika i uczył mnie, zdradzał tajniki, jak się gotuje, jak się robi takie potrawy. Pamiętasz również chyba, że w La Cucaracha szefem kuchni był ostatni szef kuchni z Batorego, z polskiego transatlantyka, więc no to nie byle kto był. Gościu naprawdę potrafił robić, no przecież pamiętasz te słynne steki z łosia, z jelenia, z dzika. A świeżonkę? Świeżonka też była, no ale były też takie wysublimowane potrawy, które tak naprawdę były, a dostępne było mięso tylko wieprzowe, wołowe i drobiowe, więc to było tak umarynowane mięso, oczywiście zależy jaki gatunek mięsa i do czego, ale było tak umarynowane, tak przyrządzone przez tego magika naszego szefa kuchni, że nie rozróżniłeś, czy to jest łoś, czy to jest dzik, czy no po prostu to smakowało tak, jak powinno smakować. Troszkę oszukiwał, no ale jeżeli oszukują Chińczycy, no Chińczycy, mistrzowie kuchni chińskiej, potrafi ci zrobić, ja pamiętam jak byłem i się popisywał przed nami taki Chińczyk, zaczął nam robić z warzyw. Jakieś marchewki, nosorożce, żyrafy, nosorożce, z marchewki, z spora, no nie spora, tylko z selera. Takie cuda nam robił i to wszystko smakowało jak mięso. No ja byłem przezadowolony z tego, co on nam wtedy pokazywał i zszokowany, że takie rzeczy można z produktów niemięsnych wyczarowywać. Takim samym właśnie był gościu, który u mnie był szefem kuchni. No i często, gęsto mnie uczył tych swoich myków. Okej, wymień trzy ulubione potrawy. No na pewno ten schabowy, o którym tutaj mówię, bo bardzo lubię, ale numer jeden dla mnie jest mielony. No oczywiście ciężko wymienić trzy, bo ja lubię każdą kuchnię, natomiast no jakbym miał wymienić trzecią, to bym był taki rozdarty między kaczką właśnie, a stekiem. Pamiętam, że w Quattro robili dobrą kaczkę. Często tam bywaliśmy. Trzy zupy? No żurek to jest podstawa. Flaki. No i kwaśnica. Kurde, myślałem, że powiesz chłodnik.
Aj, chłodnik. No chłodnik, no to jest na lato, no to już jest inna, to już taka zupa sałatkowa bardziej. No oczywiście, że chłodnik w lecie, chłodnik zawsze wybieram. Nie było tygodnia, żebyś nie jadł chłodnika, zapamiętam. No, zwłaszcza w lecie, no bardzo lubiłem chłodnik. Wymień trzy dania, które perfekcyjnie przyrządzasz. Mogę wymienić 33. Okej, okay, no ale trzy takie perfekto, no. Słuchaj, ciężko się tutaj chwalić, co robisz dobrze, no ale no na pewno z tego, co zauważyłem, co jest wielokrotnie, przychodzą do mnie goście i lubią moją kuchnię, no i przychodzą na właśnie na mojego schabowego, przychodzą na mój żurek. Co jeszcze takiego, kurczę, dobrego? No, boczek. Pieczony boczek. To jest taka potrawa, jak jest wódeczka, umawiamy się na przykład na jakąś nalewę. Ja nie lubię wódki w ogóle, bo nie lubię pić mocnego alkoholu, który mi nie smakuje. Owszem, mogę wypić twardy alkohol, ale to musi być smakowy, czyli jakaś nalewka, coś fajnego, który pijesz i to ci smakuje. I whisky? Czujesz jakiś smak. No whisky to jest inna para kaloszy. Oczywiście bardzo lubię jakiegoś dobrego malta z lodem, no ale to już jest sport, kurczę, taki, no, nie dla wszystkich. Najdziwniejsza potrawa, jaką jadłeś w życiu? Bardzo dużo rzeczy egzotycznych jadłem, no ale no, ciężko tutaj cokolwiek wymyśleć. No, no, może bardzo mi smakuje na przykład foie gras, które jest rzadko spotykane w restauracjach, a bardzo lubię foie gras. Czarny kawior oczywiście z grzankami. Powiedzmy, może widzą, co to jest. Proszę? Co to jest? Powiedzmy, widzą. Foie gras jest to z wątroby gęsi przekarmionej, otłuszczonej, zrobiony pasztet. Jest to doskonały produkt. Ja wiem, że to jest niehumanitarne, bo wtedy te zwierzęta się męczą, no ale kiedyś jadłem to zapamiętale, bo bardzo mi to smakowało. No w tej chwili unikam takich potraw, bo wiem, że te zwierzęta cierpią. Czy jest jakaś potrawa, którą przyrządzasz, ale nigdy byś jej nie zjadł? Nie ma takiej potrawy. No, no dobry kucharz musi niekiedy, próbować. Niekiedy ktoś nie je, bo na przykład nie lubi. No, wychodzi mi bardzo dobra czernina. Ludzie, którzy jedli już u mnie czerninę, bądź w ogóle gdziekolwiek jedli i przepadają za tą potrawą, bo wiesz, bo albo tego albo się nienawidzi, albo się kocha. Więc no, twierdzą, że bardzo dobrą czerninę robię, ale niektórzy, tak jak mówię, nie próbowali tego, bo czują obrzydzenie. Do krwi, prawda? Być może, no ale przecież w kaszance też jest krew, a kto nie lubi kaszanki. No to. Co myślisz o weganach? No myślę, że to jest ich jakaś tam poza i jakaś ideologia i tyle, no co, no, żyją wokół nas ludzie, którzy nie spożywają mięsa, spożywają tylko produkty roślinne. Okej, no akceptuję to. Czy ty mógłbyś tak żyć? No nie, ja jestem typowym drapieżnikiem, więc jem mięso. Czy lubisz przyrządzać owoce morza? Jeśli tak, to jakie? Bardzo lubię przyrządzać owoce morza. No cóż, tutaj jest bardzo szerokie spektrum, kurczę, do popisu. Pole do popisu jest nieograniczone wręcz. Co robię dobrze? Na pewno krewetki robię dobrze, na pewno mule robię dobrze. Zupę tajską na bazie właśnie krewetek ryb. Na ostro czy na słodko? Słodko-ostro. Czyli 50 na 50. Tak. Ulubione desery, wymień trzy. Bardzo lubię ciasta. No kremy też, no.
tak jak pana Kotę, no to też bardzo lubię, ale no bardziej ciasta. Przede wszystkim najlepszym moim deserem jest dobry sernik. No, od dobrego sernika ciężko coś znaleźć. W Podkowie Leśnej, kurde, nie pamiętam jak się nazywa ta kawiarnia, restauracja, podają sernik pistacjowy. No, coś pysznego, mistrzostwo świata. No, takiego sernika jeszcze nie jadłem. Dobry sernik jest pod Łodzią w Brzezinach, sernik z malinami, no też doskonałość. No. Szarlotka też fajna jest, krem chałubowy, no wiele deserów, no ciężko w tej chwili, zależy na co mam ochotę, ciężko tak ukierunkować i wcelować w trzy, które akurat lubię i które wybieram zawsze, bo to jest kwestia smaku, gustu i czasu. Pory roku i tak dalej, tak. Co zrobić? Lubię też na przykład prosty kogelmogel. No, bardzo, bardzo lubię kogelmogel. To jest przysmak naszego dzieciństwa. To oczywiście. A jerkoniak jest na kogelmoglu, tak? Nie. A jerkoniak jest na kogelmoglu, masz rację, oczywiście. Co zrobić, jeśli przesolimy zupę? Jak przesolimy, no cóż, można ją ratować. Można troszeczkę dolać wody, delikatnie przełamać cukrem i uratować. Ale no raczej, jeżeli ją mocno przesolimy, to do To można liczyć na albo dać szlachetowi. A co zrobić, jeżeli jest za ostra? Za ostra? U mnie nie ma takiego pojęcia za ostra. Okay. Znaleźć kogoś, kto lubi ostre. Jak perfekcyjnie ugotować makaron? Niby prosta czynność, a jednak wielu się nie udaje. To zależy jaki, bo jeżeli robisz swój makaron, no to przede wszystkim trzeba go stworzyć, trzeba go zrobić. A robisz później? Makarony? Proszę? Robisz makaron? Tak, oczywiście. No nie zawsze się chce, bo to jest czasochłonne, ale jak żona mnie poprosi, no to oczywiście robię swojski makaron, który jest zupełnie różny od tego sklepowego. Natomiast jeżeli chodzi o sklepowe, jeżeli się kupi dobry makaron sklepowy, a są takie, no są, ostatnio taki był chyba 12-jajeczny z przepiórek w Lidlu, taki produkt znalazłem, spróbowałem, żeby... Mówię, spróbuję, może będzie to fajne. I faktycznie, o dziwo, ten makaron był przepyszny. Natomiast co do technologii obróbki cieplnej, wiadomo, że no, ten makaron jak się gotuje, trzeba dodać oliwy troszeczkę, żeby on się nie posklejał. Później się go wylewa, zlewa do durszlaka, hartuje, no i serwuje. No. Musi to być, te czynności muszą być zrobione też w miarę perfekcyjnie, żeby ci się nie zastygł, żeby się nie posklejał. Też kwestia dobrego nałożenia, trzeba też potrafić mieć dobre narzędzia, żeby go zaserwować. Jak zrobić najprostszy sos na ciepło? Myślę, że takim najprostszym... No nie wiem, no, myślałem, że beszamel, ale no, są jeszcze prostsze. Myślę, że bazą tutaj bym, jeżeli miałbym ja zrobić coś takiego na szybko, do na przykład gulaszu, polędwica zesmażyłbym z cebulką, zagęścił 30 śmietaną, dodał wegety i troszkę innych przypraw, zredukował gęstość i serwował. Najprostszy sos do sałatki? Sos do sałatki. No chyba winegret jest taki najprostszy. No. Oliwa, miód, musztarda, cytryna. Jakie podstawowe przyprawy powinny być w każdej kuchni? No tutaj też mamy szerokie spektrum. Myślę, że tak jak ja używam. Wegeta, cukier, pieprz, ziele angielskie, listek, czosnek. I majlanek. Zioła. To są zioła, to już no idziemy już w te o których mówiłem, te szerokie spektrum. Natomiast mówimy o podstawie. No to podstawa to jest to, co wymieniłem. Czy można zrobić zupę bez mięsa?
Jasne, że można. Oczywiście, że można. Smaczną zupę bez mięsa. Chociażby szczawiową. Chociażby grzybową. Pomidorową już nie. Pomidorową, oczywiście, że bez mięsa. No, gotujesz na przykład pomidorową. No, w tym momencie co robisz, żeby zrobić zupę pomidorową? Ja daję tylko dużą garść listka, dużą garść ziela angielskiego, to mi się gotuje 15 minut, robi się żółtawa, wsypuję wegety, miksuję pomidory, smażę najpierw pomidory, potem je miksuję. Oczywiście musi być koncentrat pomidorowy, bo bez tego nie idzie. Pasty, trochę pasty pomidorowej. No i zależy, lubczyk, majeranek, czosnek. Zależy, czy ktoś lubi po włosku, wtedy włoskie przyprawy, czy taką klasyczną polską. No, i no oczywiście śmietanka na końcu. Musi być zabielona, a jedyna śmietana, którą się używa do potraw na gorąco, to jest 30, no nie oszukujmy się. Inna. A kucharze 18 nie uważają. Nie uważają absolutnie. W żadnej kuchni dobry kucharz, no 18 to jest profanacja. Tylko od 30 się zaczyna śmietana. Ojej, no do zup to się, do wielu się używa śmietany. No na przykład do żurku, no żeby zrobić taki klasyczny biały barszcz, no to ja robię żur, po co ładować się w kalorie i trząchać tym barszczem. Zlewasz zakwas, ta cała mąka, wiesz, z którego ten zakwas się robi, zostaje w słoiczku, a zabielasz śmietaną. Czosnek, majeranek, oczywiście cebulka pokrojona z jakąś wędzonką zesmażona na patelni. Właśnie, musi być wędzonka. No musi być wędzonka, oczywiście. Na jakim tłuszczu najlepiej smażyć? Osobiście smażę, jestem bardzo zadowolony z moich potraw i goście moi również, na oleju ryżowym. Znakomity produkt, najwyższy stopień dymienia. Zrobisz wszystko i tak nie jest wymagający, tak jak inne oleje. Inne oleje możesz przypalić, jego nie. Myślałem, że powiesz, że masło klarowane. A masło klarowane to już jest druga sprawa. To robisz smaczne jedzenie, jak na przykład chcesz robić zasmażkę, no to wiadomo, że z masła klarowanego. No jest to tłuszcz też doskonały, tak jak olej ryżowy. Jak nie mam oleju ryżowego, robię to na oleju z pestek winogron. Ewentualnie na polskim rzepakowym, ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie na kujawskim, bo pryska. Czy w kuchni można obyć się bez soli? Mając wegetę, tak. Ale no co to jest? Ale co to jest wegeta? Nie ma zamiennika ogólnie chyba. Nie ma zamiennika. No bez soli, no to no, będzie tak po prostu cukier, można. Na cukier można czymś tam zastąpić. Oczywiście, ale no soli nie. Jaka sól jest według ciebie najlepsza? Mówimy o klasycznej soli, czy o czymś, co daje słony smak? Klasyczna sól. Klasyczna sól. Ja używam normalnej soli jodowanej. Większość tych produktów robię na soli, która jest moją jak gdyby ulubioną, ta himalajska. Taka różowa. Ma najwięcej minerałów, jest smaczna. Znaczy smaczna, bo jest przede wszystkim zdrowa i może to tylko świadomość moja. Jakie potrawy królowały u ciebie na świątecznym stole? No na pewno śledzie, na pewno pierogi, ryby smażone. Był karp? Karp, no karp jest królową ryb świątecznych. Bez karpia nie ma świąt. Tylko za komuny. Nie, nie. Było innych ryb. Nie, karp jest do tej pory, to jest, jeśli chodzi o potrawy wigilijne, u mnie jest to ta tradycja pielęgnowana, więc karp musi być, bezwzględnie. W tym roku był jeszcze węgorz i co ja jeszcze robiłem? I dorsza. Żona jadła dorsza. Jak dobrze pamiętam, lubisz grillować. Co u ciebie zazwyczaj skwierczy na grillu? Zazwyczaj to, co
sprawia, że cała gęba ocieka tłuszczem, więc boczek, karkówka, no to jest najlepsze. Jak marynujesz karkówkę? No jest to też sztuką umarynować dobrze karkówkę, bo robię olej, balsamico i inne przyprawy, czosnek i mieszam to blenderem. Robi się taki majonez w kształcie takiej beżowej cieczy i zanurzam w tym mięso. To mięso musi się robić minimum 3-4 dni. A jak tydzień, czy nawet więcej, tym lepsze. Musztardy nie dodajesz? Nie, musztardy nie. Ona powoduje, że kruszeje za mięso, wiesz? Kruszeje w inny sposób, są inne patenty. Co myślisz o głośnym ostatnio spożywaniu owadów? Przyszłość czy pomyłka? Czemu nie? Próbowałeś? Jeszcze nie, ale jestem otwarty. Już można kupić w Polsce. Pewnie jak będzie, to spróbuję, bo ludzie jedzą i chwalą sobie. Czemu nie? Jeżeli mi nie będzie smakowało, skończy się to na wypróbowaniu, ale nie wzdryguję się. Która kuchnia według ciebie jest najlepsza, najbliższa twojemu sercu? Chińska, włoska, tajska? Myślę, że polska jest tą kuchnią, na której się wychowałem i te smaki najbardziej mi pasują. Czemu polska kuchnia tak nie podbija świata, twoim zdaniem? To waszym zdaniem nie podbija świata, moim zdaniem to podbija, bo jak była ekspansja polskich pracowników do Niemiec, no to tam dopiero poznał, tam nigdy by ci nie zjedli flaków bądź kaszanki, a zobacz teraz Niemcy, no jedzą, bo się nauczyli od Polaków. Wiesz, jakby były budki z bigosem i z żurkiem, to ludzie by jedli bigos i żurek. Są kebaby, bo to fajnie wygląda, fajnie pachnie, jedzą kebaba. To samo z kurczakiem, no weź przejdź głodny koło budki z kurczakiem, no to się roznosi na trzy ulice. No. To też jakaś magia, prawda, handlu. Bigos też bardzo fajnie pachnie, tylko to już jest potrawa wymagająca. To nie nadziejesz, wiesz, mięsa, nie dasz przypraw, surówki, nie zrobisz kebaba, tylko to już musisz postać przy tym. Ale największy autorytet kulinarny według ciebie to? Z tych znanych, wiadomo, oczywiście. Poznałem takiego gościa, nazywa się Szczepański. Był szefem kuchni w znanych warszawskich restauracjach. Był też tam chyba w tej ekipie mistrzów świata. W Wenezueli zdobyli chyba złotą patelnię w latach 2000. Nawet takiego kumpla mam w kole, chyba Kolasa się nazywa. Też bardzo dobrze gotuje z tej samej ekipy właśnie. Myślę, że celowałbym w któregoś z nich. Wróćmy do kulinarnych lat 90. Gdzie lubiłeś się stołować w Warszawie? Takie ulubione miejsce. Odeon. Co tam takiego podawali? No to była taka, tak jak powiedziałem, wysublimowana kuchnia. Szereg fajnych, ciekawych potraw, które wtedy były... To było wtedy nową, pamiętasz, no jak coś było takiego, nazywało się tak, że nie potrafiliśmy tego wymówić, a jeszcze smakowało fajnie. No jadło się to z apetytem, nie wiem, no chyba nie straciłeś pamięci. Absolutnie. Gdzie się mieścił ten lokal? Proszę? Gdzie on się mieścił? Gdzieś w centrum, ten lokal? Nie pamiętam, gdzieś w centrum, nie wiem czy nie na Marszałkowskiej, na Marszałkowskiej chyba Odeon był, nie? Oczywiście Kredens też, no bo w Kredensie było fajnie. A tak, no żebym kojarzył restaurację z jakimiś super fajnymi daniami, no powiem ci tak. W dyskotece, jak to w Rusałce. W Rusałce kaczka albo kotlet Rusałka. No to było mistrzostwo świata. Tam był dobry kucharz. Gicz cielęca w piwie z warzywami. To była marchewka, która się dusiła
i potem smażyła, najpierw smażyła, potem dusiła z marchewką. Przede wszystkim ta była marchewka, ale były też inne warzywa. Tworzyła się z tego taka papka, która oblepiała tą goleń. No, coś niepowtarzalnego. Ale niestety to było za Poznaniem, jak jeździliśmy do Międzyzdroi. Chyba miejscowość się nazywała Pniewy, gdzieś w okolicach Pniew. No do tej pory pamiętam smak, kurczę, tego. To są potrawy, które mi się kojarzą właśnie tak z miejscem. A poza tym no, nie jadło się ich często, bo kilka razy się do roku jeździło do Międzyzdroi. Zawsze, jak już była w zamyśle podróż do Międzyzdroi, to już było wiadomo, że staniemy tam w Pniewach i będziemy żarli tą golonkę, tą gicz. Golonka też była oczywiście też przepyszna, krupiąca. No, na koniec gotowana była oczywiście dobrze zrobiona, mięciutka i na koniec jeszcze podpiekana w piecu. Pyszna. No to, ale to takie standardziki były. Też do europejskiego jeździliśmy, ale z perspektywy czasu twierdzę, że to nie była dobra kuchnia. To była kuchnia, wtedy nam to smakowało i wtedy się zajadaliśmy, bo był deficyt tego mięsa. Wtedy były potrawy mięsne na kartki. W restauracji mogłeś kupować, co chciałeś. Więc jeżeli miałeś tam 4 kilo do żarcia mięsa w miesiącu, a tu ci podali kilogramową golonkę, kurde, to ona już, psychika twoja, już mentalność, tak to wszystko działało, że ten, no, cały ten twój mental, że ona była najlepszą golonką, jaką jadłeś. Był towar luksusowy. Ale ogólnie te najlepsze, najbardziej ekskluzywne hotele warszawskie miały dobre kuchnie, dobre restauracje. Dobre, ale w hotelu nie było aż tak pysznych rzeczy, jak na przykład u Jacka Żelezika, który miał ośrodek nad Zalewem Zegrzyńskim. Jedliśmy zawsze, jak my tam z Paradowskim, z ekipą, żeśmy jeździli. Był świniak na jednej blasze, a na drugiej baran. No kurde, no to mięso, to brałeś i to trzepałeś, kurde, tylko wiesz, tym kawałkiem, to ci się wszystko rozpadało. No, to zajebiście. Dobry kucharz, dobrze zrobione, a miejsce jak miejsce. Bandycka Ochota, Dezetika i Grzegorz Mięśniak. Zapraszamy. Grzesiek, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Bandycka Ochota, złote czasy nietykalni. To nasze ulice, pruszków ludzie niesprzedajni. Normalni, nie sądzę, troszeczkę pojebani. To królowie życia, zrycia z wolnością na sali. To panowie brania, zarabiania zerwami ze stali. Chociaż zmiana w bani, to opowiem wam jak było. Wtedy się żyło chwilą, dobre numery się waliło. Mięśniak Czerwus Orzeł byli tą prawdziwą siłą. Mogiłą dla ludzi, którzy chcieli nas dojeżdżać. Przyjeżdżali, dojeżdżani, odjeżdżali w przepaść. Zniecam prologiem te ulice opowieści. Ochota i Pruszków, bandyckie pieśni. To jest prawdy przekaz, niekłamliwe treści. Ty słuchaj i weź si to do swego mózgu. Lata 90. Ochota i Pruszków. Ja jestem bitem i daję tobie prawdę. Z długoletnim stażem puchy historii nie kradnę. Żeby było jasne, ważne, robię to z mięśniakiem. Moim dobrym ziomkiem i dobrym dzieciakiem. Tymczasem się żegnam, czekajcie na następne. Moje wersy, teksty prawdy, wtedy bańka pęknie. Tak cały czas napierdalać, lecieć, nawijać i robić hałas. Mógł tak cały czas napierdalać, kleić, nawijać i robić hałas. Następna nuta to będzie zamach w ramach projektu Bandyckie Czasy. Ochota i Pruszków, nie chcę bez pracy, prawdę, kompasy, bez drogi, kłamstwa. Hasta, że na te przesady i szajstwa, po prostu bez ugarstwa. Zapraszamy państwa, yo. Zapraszamy państwa.